Dzień dobry, nazywam się Asia Olejniczak i chciałam zaprezentować scenariusz SRO pod tytułem Czym jest konstelacja? Warto rozpocząć od krótkiej rozgrzewki z uczniami, która polega na tym, że dobieramy ich w zespoły, których budują ze swoich ciał przestrzenną figurę, na przykład piramidę albo jakiś sześcian. Następnie jeden z uczniów, obchodząc dookoła tą figurę, wykonuje prosty szkic z tego, co widzi. Okazuje się, że zależnie od tego, gdzie stanął, z którego punktu oglądał tą figurę, ten szkic będzie trochę inny. To znaczy, że rzut przestrzennej figury na płasko wygląda inaczej, zależnie od tego, gdzie się znajdujemy, gdzie go obserwujemy. Tak samo jest z konstelacją, czyli z gwiazdozbiorem, układem gwiazd, które na nieboskłonie, na sklepieniu niebieskim, na którym obserwujemy je w nocy, okazują się zupełnie czym innym niż tak naprawdę w przestrzeni kosmicznej potrafią być, jeśli chodzi o układ przestrzenny dokładnie. Należy się zaopatrzyć w spory kawałek styropianu oraz cieńszy fragment, najlepiej w kształcie kwadratu, patyczki do szaszłyków i plastelinę, która świeci w ciemności albo chociaż w świetle UV. Dokładny instruktaż, jak zbudować taką konstelację, znajduje się w scenariuszu do tego doświadczenia. Wcześniej przygotowałam dla Państwa model. Wygląda w ten sposób. Zawiera układ kulek z plasteliny na wykałaczkach, które tak naprawdę dopiero patrząc przez wizjer ustawiony tutaj, w tym miejscu, pokazuje całą konstelację. Zapraszam do oglądania. Tak Państwo widzą, właśnie wygląda konstelacja Oriona. Widzimy w niej charakterystyczny pas Oriona, czyli układ trzech gwiazd, który na naszym niebie nocnym wygląda, jakby były w jednej linii. Natomiast w tym przestrzennym układzie widzimy, że są oddalone od siebie o całkiem duże odległości. Polecam teraz jesienią wybrać się wieczorem i spojrzeć w niebo, bo właśnie teraz są najlepsze warunki, żeby zobaczyć pas Oriona i całą tą konstelację na niebie. Ciekawe, czy będzie wyglądała tak samo, jak przez nasz wizjer. Dziękuję bardzo.